ku jej wielkiej radości skończyło tą szkołę i poszło dalej. Powiem to tak, to pani widzę, że no mam takie mieszane uczucia. Jako pedagog, podobno jest genialna, dzieci stają za nią murem, jak złe słowo się powie, że pani Widera jest złym nauczycielem, to podobno uczniowie prawie są gotowi pobić. Ale powiem państwu taką historię. Nastał czas COVID-a i pani Widera zarządziła, no zgodnie jak wszyscy, tą pracę zdalną. Już nawet nie chcę komentować, jak to wyglądało, bo uważam, że to było duże nieporozumienie i szkoła nie podołała. Ale taka absurdalna sytuacja. Powiem tak, mieliśmy laptopa, kupiliśmy dziecku jakiś czas temu laptopa i co się okazało, w laptopie nie ma kamerki. To na czas, na początku COVID. No to pani Widera wydała takie zarządzenie tutaj, że regulamin, że trzeba mieć kamerę, że dzieci muszą odpowiadać, nauczyciele wymagali kamer, że jak dziecko recytuje wiersz, to musi przed kamerą to robić, nie może, nie wiem, w jakiś sposób inaczej odpowiadać. No w porządku dla mnie. I wystąpiliśmy, no skoro, że mamy już komputer, to czy szkoła nam może taką kamerę wypożyczyć, wynająć. No, oczywiście dostaliśmy informację, że jak najbardziej już kupujemy, już dajemy. Do dnia dzisiejszego tej kamery nie dostaliśmy, powiem szczerze. To już teraz nam niepotrzebna, tak? No, parę razy na ten temat z nauczycielem pytaliśmy się, nauczyciel nas zapewniał, przekazywał informacje dalej, że za chwilę będzie. Nawet kiedyś sam osobiście panią Widerę na jakiś tam na boisku szkolnym zaczepiłem, zapytałem się, co z tymi kamerami, już cały czas kupowane będą. Kamery były oczywiście kupione, wszystkie leżały w klasach, nieużywane, bo nauczyciele i tak z domu robili lekcje. Taki głupi przykład. Wydaje mi się, że po tym wszystkim, ja mówię, tych przykładów można wiele mnożyć, tak? Nie chcę ich tutaj wyciągać, bo to jest bez sensu, już było, minęło, że pani Widera, znaczy może inaczej, dam przykład ze szpitala. Nie każdy dobry lekarz się nadaje na zarządzającego dyrektora szpitala. To tylko tyle chciałem powiedzieć.